Hejka kochani, dzisiaj przychodzę do Was z haulem jesiennym. Nie wiem jak Wy, ale ja co roku mam wrażenie, że na sezon jesienno-zimowy muszę sobie coś nowego kupić, bo nie mam się w co ubrać. No nie wiem, czy ja tak sobie tłumaczę, czy tak jest. Dajcie znać, czy też tak macie. Pierwszym moim zakupem był szalik. Jak wiecie, przeważnie szaliki oscylują tak od 40 do 80 zł. Tak mi się bynajmniej zawsze wydaje. Czasem uda się za 60, za 40, za 80, różnie. Jakie było moje zdziwienie, kiedy wybrałam sobie szalik za 40 albo za 60, właśnie nie pamiętam, w H&M-ie, a przy kasie się okazało, że kosztuje on 8 zł. No, takiego deala to ja jeszcze nigdy w życiu nie zrobiłam. Szalik bynajmniej wygląda tak, że tutaj jest taki szary, tutaj ciemniejszy i on przechodzi w taki beż i w jaśniutki. Na końcach ma takie frędzelki i właśnie zapłaciłam za niego 8 zł. No, zdziwienie moje było ogromne. Myślałam, że w ogóle się przesłyszałam. No, ale jak każą 8 zł płacić, to płaca 8 zł. Płaszczyk jest z firmy Mohito. Jest to taki beżowy płaszczyk. Tutaj mające takie suwaczki, przepasany w pasie tutaj takim sznureczkiem. On wygląda tak. Jest długi, taki za pupę. Z tyłu jest taki tutaj z wycięciem. No przepiękny. Wszystkie ceny sklepy wypiszę Wam w opisie, bo nie pamiętam po prostu. Muszę zobaczyć sobie na paragony. Ale płaszczek chyba kosztował 250 zł, tak mi się wydaje, że coś koło 200. Następnie, co sobie zakupiłam, to były buty. Buty takie krótkie, z firmy Kick. One tutaj są na takim podwyższeniu, widzicie? W środku są cieplutkie, mają futerko, całe są, tak, całe są wytłaczane tym futerkiem. Są bardzo wygodne. Drugimi moimi butami, jakie sobie zakupiłam, to są takie długie botki, skórzane. Przepięknie one pachną skórą. W rozmiarze 38. Tu coś jest napisane Pucci. Nie wiem. W każdym razie zakupiłam je w Ptak Warsaw Expo, dawny Maximus. Nie mogę się przyzwyczaić. W jednym z tam butików. One mają tutaj przez całą długość suwaczek. Są bardzo wygodne, choć na początku tutaj te tutaj koło pięty coś tam mnie obcierało, choć tak naprawdę nic nie czułam, ale mnie poobcierały. No nie wiem, jak to się stało. Tutaj są takie zawiązywane. Troszkę mi odstają, ale wiecie, ja mam szczupłą nogę. U mnie każdy but będzie odstawał i te naprawdę jak na buty, które tutaj są, one nawet za kolano, to i tak mało odstają, naprawdę, więc myślę, że na wszystkie pozostałe dziewczyny będą wyglądały bardzo ładnie. Buty też kosztowały chyba 280-250, coś w tych granicach. Jeśli Wam coś to mówi, to pokażę Wam pudełko. Tutaj jest napisane Carollo Violi, Exclusive Shoes for You. No nie wiem, wzór numer K400. Czarny welur. Gatunek pierwszy, no nie wiem, co Wam jeszcze mogę podpowiedzieć, bo tamtych butików no, jest niestety dużo, ale wierzcie mi, że to nie był jedyny butik z tymi butami, było kilka. I jeszcze był w odcieniu szarym, szare i bordowe jeszcze były. Tak. Kolejne zakupy, jakie poczyniłam, to były w sklepie Pepco i kupiłam sobie takie dwie pary kapci, jedne takie granatowe, jedne takie różowe. W rozmiarze 38-39 i one kosztowały, były po 9,99. Ja bardzo lubię te kapcie, one tutaj mają tą nakładkę antypoślizgową. Kolejnym moim zakupem była piżamka. No strasznie mi się podoba ta piżamka, zobaczcie. Co prawda ona nie jest jakiegoś rewelacyjnego gatunku, bo już ona się przekrzywiła, w sensie takim, że nie da się jej złożyć tak równo, wiecie, te boki się tak przekrzywiają. Ona też kosztowała jakoś tam niedużo, poniżej 20 zł. To jest bluzeczka, taka z tyłu tutaj z takim wzorkiem. I spodenki też są króciutkie z takim wzorkiem. O, ja mam rozmiar S. Komplety, jakie sobie zakupiłam w sklepie, znaczy w sklepie, w Turcji jak byłam. Podróbki Calvina Kleina.
szarą, te staniki takie sportowe, wiecie, te komplety, szary, czarny i biały, takie trzy kolorki i do tego zakupiłam sobie majteczki, stringi, też w tych kolorach, więc mam komplety. Kolejnym moim zakupem jest biustonosz z Forever 21. On kosztował około 40 zł. To nie jest żaden puszczak, to jest tylko materiał. Tutaj wiecie, z tymi sznureczkami, ja nie wiem jak one się nazywają. W każdym razie bardzo wygodny jest ten biustonosz. Tutaj z tyłu ma takie dziurki, takie wycięcie. Muszę sobie tą matkę w ogóle odciąć. Bardzo ładnie wygląda. Kule dwie do kąpieli, jakie sobie kupiłam, musujące. One wiecie co były? Patrzę, ile miejsca mi jeszcze zostało, jeszcze mam chwilkę. Ja je kupiłam na Realu. Jedna to jest z woskiem pszczelim, bogata w naturalne olejki roślinne. Bardzo ładnie pachnie. Druga to jest musująca kula do kąpieli, w środku bransoletka z naturalnymi perłami. Tym, z bransoletką. No tego to ja jeszcze nie widziałam. No ale okej, kupiłam sobie takie. Kupiłam sobie taką pastylkę lawendową i jeszcze mango, ale nie mam jej przy sobie. Takie dwie pastylki też do kąpieli z firmy Yves Rocher. A jednak wzięłam ze sobą druga pastylka mango. Na promocji w Mojito zakupiłam sobie marynarkę w rozmiarze 34, przecenioną z 200 zł na 79,99. Taka marynarka w kolorze granatowym, bardzo ładna, tutaj z guziczkami. Ona jest taliowana, zobaczcie, tutaj z takimi bardzo ładnymi kieszonkami. Z tyłu wygląda tak. No teraz mi się trochę pogniotło, ale bardzo ładnie wygląda. Do pracy oczywiście sobie ją zakupiłam. Kolejną rzeczą, jaką sobie kupiłam, są to spodnie. Zwykłe czarne spodnie. Tutaj z takimi trzema guziczkami. One nie mają suwaka. Są wkładane, takie wciągane. 36 rozmiar w sklepie Divers. Przecenione ze stówki na 79,99. Tylko tak długo zwlekałam z tym holem, żeby Wam go nagrać, że przeleciał mi czas do zwrotu tych spodni, bo mierzyłam je, wiecie co, to są właśnie, tak sklepy robią, że przyczepiają te klipsy, wiecie, żeby nikt nie ukradł, tutaj na nogawki, ja mam szczupłe nogi i teraz po prostu te nogawki mi odstają i nie mam co z tymi spodniami zrobić, bo ani ich zwrócić, ani ich założyć, one bardzo brzydko mi leżą, jestem z nich niezadowolona. Ten materiał jest taki dziwny. No ja jej kupiłam, nie wiem, pod presją chyba jakąś. W każdym razie nie podobają mi się, nie będę w nich chodzić i nie wiem, co mam teraz z nimi zrobić. Zakupiłam sobie również trzy zapachy z Yankee Candle do samochodu. Tych dwóch, a nie, tego nie miałam w ogóle. To jest, nie wiem, jaki to jest zapach. Tak, wygląda jak szałwia z jakąś pomarańczą, ale nie wiem. Drugi to jest Sun and Sands i to miałam ten zapach już kiedyś w formie takiego wkładu, wiecie, nie takiej a la choinki, tylko takiego wkładu. Nie czułam, żeby on jakoś bardzo pachniał, ale moim ulubionym jest ten. Ja już tyle, co ich zużyłam, to jest lemon, znaczy cytryna i lawenda zapach. Bardzo dużo ich zużyłam i też miałam świeczkę w tym zapachu. Następne zakupy, jakie poczyniłam, są to z firmy Avon. Jest to zapach Summer White Sunset, taki bardzo owocowo-pomarańczowy. Ja już Wam pokazywałam go w jakichś ulubieńcach. No uwielbiam ten zapach, kosztuje mnie jak 20 zł. Trzeba poczekać na promocję z katalogu i naprawdę bomba, ładnie się utrzymuje, pięknie pachnie. Kolejnym produktem z firmy Avon jest to szminka z tej serii MAC. W kolorze Berry Cute. Mam ją teraz na ustach. O nie, przekłamuję. Wy widzicie to jako kolor czerwony, ale to jest taka śliwka, bardzo ciemna śliwka, taka no, piękny kolor. Kolejną rzeczą, jaką sobie kupiłam, były to spodnie takie dresowe z H&M-u. Była również, o jak ładnie pachną, była również do nich
koszulka, ale ta koszulka była taka króciutka, wiecie, przed pępek i kosztowała 60 zł, więc bez sensu. Ja te spodenki sobie, oczywiście śmigam w nich po domu, ale ogólnie kupiłam ich z zamiarem spania, jako piżama. Aha, kupiłam sobie jeszcze 50 takich gumeczek bez tej metalowej części w Forever 21, bardzo ładnie trzymają się włosów. Kolejną rzeczą, jaką sobie kupiłam, jest to lakier hybrydowy Something Nice, kolor 16 z firmy Semilac. To jest taki brokat. Brokacik, pięknie wygląda. Kupiłam sobie również z firmy Etuo taki pokrowiec na telefon, a drugi mam... poczekajcie, pokażę wam. A drugi pokrowiec wygląda tak. No, czekajcie, jeszcze sięgnę po ten. Piękne są. Zresztą ja bardzo lubię tą firmę. Oni wysyłają na czas. Raz tam miałam z nimi przeżycia, ale to mi zwrócili, wszystko się wyjaśniło. W każdym razie. I ostatnią moją rzeczą, jaką chcę wam pokazać, jest to lampa z firmy Semilac. Jest to lampa UV LED 48/24 W. Ja przeżyć z lampami już miałam mnóstwo, już tyle lamp, co ja zużyłam i doświadczeń, jakie miałam, to naprawdę. W każdym razie to jest lampa, która, tak patrzę, bo żeby pamięć mi się nie skończyła. To jest lampa, która ma 5 sekund, utwardzanie na 5 sekund, 10 sekund, 30 sekund i chyba minutę. Nie, 3 tryby ma, coś przekręciłam. 3 tryby ma w każdym razie. I co najważniejsze, można ją kilka sekund trzymać i ona utwardza, ale co najważniejsze, jest na czujkę. Więc tylko wkładam rękę i ona sama się włącza, sama się wyłącza. No, lampa jest cudowna. Ma odczepiany ten dół, więc można sobie robić stopy. Ja już robiłam sobie stopy, ręce kilka razy, jest szybka. Bo kilka sekund i utwardza. I utwardza, najważniejsze, że utwardza, bo miałam kilka lamp, które po prostu nie utwardzały. Więc kiedyś może wam nagram filmik o lampach, bo naprawdę ich mam w domu sporo, chyba z 5. I przeżyć też miałam kilka. No okej, kochani, to już wszystko na dziś, co chciałam wam pokazać. Zapraszam na mojego Instagrama, powiedzcie mi, co wam się najbardziej podobało z tych rzeczy. Trochę mi się ich nazbierało, co prawda. No to na tyle, pa!